Mija właśnie miesiąc od chwili, gdy rozpoczął się nabór wniosków o tak zwany dodatek węglowy. Trzy miasta Suwalszczyzny zmagają się z zalewem dokumentów spływających od mieszkańców. W najmniejszym mieście subregionu, Sejnach, jeszcze przed półmetkiem terminu składania wniosków na biurka urzędników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej spłynęło więcej wniosków, niż wynikałoby to z bazy danych o źródłach ciepła. Spodziewano się tutaj 430 wniosków, a faktyczna ilość złożonych do tej pory dokumentów przekroczyła już 500. Skierowano już do wojewody zapotrzebowanie finansowe, opiewa za wrzesień, na kwotę niewiele mniejszą od 2 milionów złotych. Trzykrotnie więcej wnioskodawców złożyło dokumenty w Augustowie. Tutaj, jak nas poinformowała Irena Wiatrowska, kierująca działem świadczeń rodzinnych Augustowskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, spodziewany był wpływ około 1300 do 1400 wniosków. Ten próg, podobnie jak w Sejnach, został dawno przekroczony. Jak zauważyli pracownicy ośrodka, zdarzają się tu nawet wnioski od osób, które posiadają w Augustowie nieruchomości, ale mieszkają w innych miejscowościach. Zapotrzebowanie finansowe oszacowano póki co na 2 850 000 zł. W największym ośrodku subregionu, 70-tysięcznych Suwałkach, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wpłynęło dotąd około 1900 wniosków o 3000 dodatek. Dyrektor suwalskiego MOPR-u poinformował nas, że nie jest w stanie oszacować, ile jeszcze tych wniosków o dodatek węglowy może wpłynąć. Jego zdaniem własne źródła ogrzewania, ale różnego rodzaju, ma w mieście około 5000 nieruchomości. Gdyby wszyscy ich właściciele ogrzewali domy węglem, na dodatki wydano by tu około 15 milionów złotych. Według najnowszych przepisów 3000 złotych przysługuje, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy z wyłączeniem drewna kawałkowego. 1000 zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym. 500 zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG. 2000 zł dostaną ogrzewający domy kotłami olejowymi. Parlament po długich przepychankach wreszcie uchwalił ustawę dotyczącą tzw. dodatków węglowych, ale to nie oznacza, że wsparcie wypłacone zostanie natychmiast. Okres rozpatrywania wniosków został bowiem wydłużony do 2 miesięcy. A ustawa póki co dopiero czeka na podpis prezydenta. Potem musi być jeszcze ogłoszona. Nowa ustawa jednoznacznie załatwia sprawę kilku wniosków z jednego adresu. Dodatek otrzyma tylko osoba, która jako pierwsza złożyła wniosek.